Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy tego oto nordyckiego boksa z kolekcji World Cup Russia 2018. Przypominam, wersja nordycka, więc możliwość trafienia kart nordyckich. Tutaj chciałbym podziękować Wojtkowi ze sklepu Fantop, dzięki któremu udało mi się nabyć tego boksa. Nie jest to takie proste. Pod filmem będziecie mieć link do sklepu. Wpadajcie, oglądajcie. Na pewno coś Was tam zainteresuje. Tak wygląda odwrót saszetki, 8 kart Scandinavian Star, 1 karta Nordic Captains i 9 FIFA World Cup Stars. Jedna na 6 paczuszek, czyli co najmniej 8 tych Nordyków powinno tutaj w środku się znaleźć. Nie będziemy kart bazowych prezentować, tylko specjalne. No i zaczynamy. Tutaj mamy Fansa, Angel Di Maria. Fansy osobno. Bo i będzie najwięcej, a inserty pozostałe również obok. Postaram się tutaj szybciej to zrobić. Kolejny fans Yoshida. Bazówki nikogo nie interesują, tylko karty specjalne, więc lecimy. Tutaj jest pusty przebieg, same bazówki. No i jest pierwsza karta nordycka. Scandinavian Star Robin Olsen. Mamy pierwszego Nordyka. To dopiero chyba czwarta saszetka była, więc dobrze zaczynamy. No i patrzcie, druga karta nordycka, Mesut Özil, FIFA World Cup Star. Coś czuję, że będzie tutaj dobry boksik. Jeżeli będzie więcej jak 8 nordyków, to jesteśmy na plus tym boksem. Jeszcze powinien być jakiś top. Tutaj Power 4. Karta Power 4. Jeszcze będę tak przeglądał saszetki, bo Anusz trafi się drugi insert w środku i go przeoczę. Tym razem Game Changer Sigurdsson. Guerrero. Pusty przebieg, same bazówki. Cahill, fans. Tym razem Rising Star Davinson Sanchez. Al-Sahlawi Fans. Wow, mamy topa. Messi. Jeszcze sprawdzimy, jak tam miały wpadać topy. Czy tylko jeden w boksie, czy może jest szansa na dwa. Jak to tutaj wygląda? Top Mastery 1 na 48. No, czyli tutaj raczej nie będzie drugiego. Chociaż przy moim szczęściu różnie to bywa. Patrzcie, jest trzeci Scandinavian Star. Mamy Emila Forsberga. No, na razie
Mega, mega trafy. Lewandowski, bo czasami piszecie mi, wow, nawet nie popatrzył, Lewandowskiego tam trafił. Ale to są, moi drodzy, bazówki. To nie jest karta specjalna, rarka. Tak więc tutaj się nie ma co rozwodzić. Mamy Fansa Jedinaka. Co mamy tutaj? Rashford Rising Star. Drugi Rising. Czyli po lewej stronie mamy już takie piękne cztery karty. Trzy Nordyki i rarka. Patrzcie, kolejny Nordyk. Christensen. Skandynawian Star. No zaczyna się tutaj naprawdę mega. Jeszcze nie jesteśmy w połowie, a już mamy cztery Nordyki i topa. Perisic, a game changer. Czyli tutaj już jest wypełniony limit z tej lewej strony. Cztery Skandynawy są. Jeżeli coś padnie więcej, to jesteśmy na plus już. Neuer, goalstopper. Tego insertu jeszcze nie było, goalstoppera. Ile jeszcze mamy tutaj saszetek? No jeszcze troszeczkę jest. 6 na stronie lewej. Jest kolejny Nordyk. Isco. No coś nieprawdopodobnego. Zaczyna tutaj się ładna karuzela z Nordykami. Jeszcze trzy i mamy tyle, ile co najmniej powinno być. Tutaj pusty przebieg. Hummels, fans favorite. Tutaj jest powtórka Guerrero. Już go trafiłem. Milik, game changer. I ostatnia saszetka z lewej strony. Rising Star Valverde. Tak więc lewa strona naprawdę mega karteczki. Wyciągamy prawą i liczymy na podobne trafy co wcześniej. No i dobrze zaczynamy, bo mamy Nordyka, Cristiano Ronaldo. Tutaj będziemy sobie układać Nordyki pod spodem, tak żeby wiedzieć, co było po lewej, a co było po prawej. Wow, jest Cristiano Ronaldo, ikona. To też się nie zdarzało za często. Zaraz sprawdzimy, co ile ona wpadała, ikona. Ikony wpadały 1 na 7 paczuszek. 3 ikony były wtedy. Więc no, powinna jeszcze, a może jakaś jedna wpaść. Miranczuk, Rising Star. Znowu powtórka Al-Sahlawi. Tym razem fansik El Nini.
Tadic, również fans. Hichan, Rising Star. No, tutaj jak na razie tyle nordyków nie wpada. Perisic, powtóreczka. No, ale na razie 6 nordyków, 1 top i ikona, więc naprawdę jest dobrze. A jeszcze dużo saszetek przed nami. Pusty przebieg. Znowu Nordic. Scandinavian Star Lindelöf. Dobrze, że nie ma powtórek nordyków. Każda karta inna. Pusty przebieg. No chyba jeszcze z 12 tak saszetek nam zostało. Brakuje jeszcze jednego Skandynawa i mamy komplecik. Angel Correa. Z tego co wiem, to bardzo bliski przejścia do Milano jest. Fans favorite Zirkov. Znowu Milik. No niektóre karty trafiają się podwójnie. Specjalne. Dwa razy Perisic Game Changer, dwa razy Milik Game Changer. Hernandez, fans favorite. Ile saszetek? 4, 4, 10. 10 saszetek nam zostało. Brakuje jeszcze jedna karta nordycka i wtedy mamy wszystko tak, jak to powinno być. Co najmniej 8 nordyków. Top i ikona. Lalana, fans favorite. Ja myślę, że coś więcej będzie. Granqvist, fans favorite. Jest, jest Scandinavian Star, Markus Berg. Czyli teraz to, co wpadnie dodatkowo, to już jest plus, bonusik tego boksa. No, nie było jeszcze żadnej karty Double Trouble, a wpada nam tutaj Moses i Musa z Nigerii. To był chyba ostatni brakujący insert, którego wcześniej nie trafiliśmy. Znowu Neuer, drugi raz powtórzył się, goalstopper. Jest, jest, Kokorin. Nordycka karta. Czyli jesteśmy jedną kartę nordycką do przodu w tym momencie. A ile jeszcze saszetek? 4. 4 saszetki nam jeszcze zostały. No i jestem ciekaw, którą stronę bardziej tutaj polecacie. Czy fajniejsza była lewa, czy prawa? No bo na razie po lewej stronie jest top. I jedna karta Scandinavian Star, czy tam ta nordycka więcej. Obi Mikkel, fans favorite. Ale za to tutaj jest ikona, a one też nie wpadały za często. Andre Silva, Rising Star. No i została ostatnia saszetka. Czy jeszcze coś
padnie specjalnego nordyckiego. Nie, ale mamy Double Trouble Kane i Sturridge. Tak więc, moi kochani, jak dla mnie bomba boksik. Jedna karta nordycka więcej. Ikona Top Master. No i popatrzcie, jakie karty nordyckie powpadały. Mamy tutaj 4 karty FIFA World Cup Star. Isco, Kokorin, Ronaldo i Mesut Özil. A jeżeli chodzi o Scandinavian Star, Olsen, Forsberg, Lindelöf i Berg. To jest Szwecja. Chyba komplet Szwedów padł. Z tego co pamiętam, jakoś tak 4 albo 5 kart. No i jeden z Danii, Christensen. Tak więc, moi kochani, czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tego boksa i kart, które mi tutaj wpadły. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!